Kochani, wracamy. Witam serdecznie. Mamy sobotę. Kolejny dzień walk, dzień trzeci. Tym razem znów będziemy musieli uratować ludzi, którzy będą mieli bardziej przesrane chyba przez obecność Isaaca gdzieś tam obok. Jest ze mną naturalnie MKR, szwagier i oczywiście Isaac i Friki. Witam was, kochani. Dzień dobry. Siemano! A kurczę. Czy Isaac ma dzisiaj słabszy dzień? Nie ma, bo kurwa nagrywamy to rzędem. Ale z tym psem Reflinkiem to po prostu rozpieprzony odcinek ostatniego finału. Refik. Misiu, jak się piesek nazywa? Refik. Tak. Beatka potwierdza. Ja tam słyszałem L chyba. Tak. Beatka, jak się nazywa wasz kotek? Dotacja. Dotek, nie? Kotek. No. Dobre! Kotek, dotek i piesek. Ale to przecież to może być kotka przecież, to może być donacja po prostu. Będzie Reflink i donacja. A jak brzmi tak dumnie, tak donacja. No. Kurde, ty to masz łeb, dobre. Ech, biedny piesek, śmieją się z niego. Co my mamy, rescue, tak? Dobra, rescue. Myślę, że przytulę jednak wyrzutnie. Damage resistance. Nie, to tutaj się bardzo przyda jetpack, który się szybciej ładuje, bo to będzie dużo skakania, uciekania, dobra. MKR, widzę ten sam, dobra. Szwagier, o! Widzę, spróbuję pograć Lazarusem jakimś, jest druga postać, nie? Odblokowana, zobaczymy co on tam ma. On ma cichą snajperkę i tyle wie. Mnie ciekawi, co on podwójkę ma z mojego healowania standardowego. No też ma jakieś tam healowanie, on musi mieć healowanie. Pewne są wspólne. Instaresa. Możesz kogoś, jak umrze, nawet po tym, jak jest ten taki okres, co tam możesz strzelać z tego pistoleciku, ktoś umiera, to możesz go wskrzesić. O, fajne. Ale nie będę miał tego standardowego heala, nie takiego... Nie, on nie ma w ogóle heala, on ma jest tylko tego heala. Jest jakaś logika, Łazarz, wskrzeszanie, coś w tym jest. Czyli nie gincie, po prostu. Po prostu. Znaczy właśnie, jak zginiemy, nie ma tragedii, ale będzie nam ciężej pod kątem, wiesz, jakiejś tam regeneracji w trakcie zabawy. No ale zobaczymy. Że będzie okej. Dobra, okej, 130, tam jest Isaac, ten, dobra, 162, mamy najbliżej, dobra, no, jedyna opcja. Ta strzelba jest automatyczna dwururka, stary, nie wiem, czy to gdzieś widziałem, oprócz Borderlands. Kurde, mało jedzenia jest, cholera. Właśnie, dobrze. Rozwalać mu żarcie. Dokładnie, żeby nie musiał go bić już później. Będę wdzięczny, naprawdę. Aha, bo ty z trupów. A to jest bez sensu, to nie ma sensu zabijać. Znaczy jest łatwianie to tak, że jak zabijemy jakieś te stworki, to one powoli się degradują. Dobra. I im dłużej leżą, tym mniej dają mu tej energii, no, natomiast... Dobra, nie czyli jest sens jedno. Do dropshipa. Mamy ocalałego. Kurde. Dobra. Panowie, ciśniemy do dropa, pamiętajcie. Dobra. On tu jest gdzieś. Okay. Jest, uwaga. Dobra, gdzie? Ja zamykam tutaj obok mnie. Dobra. Dobra, nie ucieknie już. Bardzo, że te. Harpuny. Dobra. Tam piwa jest odpalony, możecie w niego jechać. Dobra. Ładia, żeś mu pociągnął z raila. O. Nie ukryjesz się, skarbem. No i prosto w ryj kamieniem. Chwilę, ale to ja się chyba zaraz będę ukrywał, nie ty. Okej. Nie ma pancerza. Dobra. Amplify. Go. Damage. Dobra, mam rakietę. Ładnie, zbieraj je. Ładuj to, kurwa! Ja w tym zielę. A za starcia padnie. Będzie się płatka. No i już, po niej. Będzie uciekał. Zasnajpy go tam, cisnę. Dobra, panowie, extraction point, wskakują.
Jebut, jeden. Dobra, już drugi. Jebut, drugi, dobra. Ale ci coś kurde. Okej, okay. Oj, coś rwie. Oj, wam też tak ścina? Tak. Są lagi. Czy większej haji. I wszystko płynie. A my też wszystko okej. No, ja mam stop klatkę. To nie, to aż tak źle nie ma. Dobra, wyłączę frapsa na chwilę. Dobra, jest okej. Aha. Ale faktycznie, kurde, MKR, zajebiście, ten amplifier twój, nie? Super Storger twój. Moja rakietnica, to już w ogóle. Ja mam po trójku teraz, że my jesteśmy niewidzialni, nie? Przez trochę. Tak. Nie, to ty jesteś niewidzialny. Ja tylko? A nie wszyscy są w pobliżu? Ja mam wrażenie, że Daisy była niewidzialna. Zawsze ty. Dobra, do dropa. Dobra. Ładuję. Możesz, kurde. Kierujo, grasz którym asaultem? Trzecim czy drugim? Teraz gram trzecim. No, to tak a propos jeszcze tego amplifiera, to ten, jak ja amplifuję, to ty możesz trójkę odpalić. Tak, zawsze montuję trójkę i to jest wtedy maksymalny rozkład. No i to jest naprawdę mega obrażenia dla potwora. Ale fajne, to niesamowicie mechanicznie, pod kątem mechaniki, tak, gra jednak stawia na współpracę. Zdecydowanie. Podoba mi się to, bardzo fajnie. Dobra, mamy to. Survivorsi, napierdala. Idzie, Isaac. Gdzie jest? Przede mną. Dobra, to ja już zamykam. Pierdalać, nie strzelaj do niego, montować się. Jem. Amplify. Dobra. O! Dobra, koniec amplifaja niestety. Kuźwa. Ricky, nie skacz! Ale... Dobra, przeszedł cię. Tylko nie strzelaj! Ricky, nie strzelaj, dobra. Dobra, skupił się na mnie. Dzięki. Proszę. Padłem. Postaram się coś działać. Wstawaj. Jak on nie wstał, kurde. Blejcie go, bo nie zlął. Bicie go. Fagier, wykorzystuj ten instant heal. Leż. Dobra, lecie go. Jest! BOOM! Izak, co tak milczysz? Skupiony. No kurde, no ale dostałem w pierdziel. Ja wspomniałem na początku, że kurde się z wami biłem na pierwszym poziomie, to było bez sensu. Powiem ci, MKR, MKR w graniu i w chylaniu widzę, stanowimy bardzo fajną parę. A nie tylko w tym. Cholera jasna, no, a chciałem porobić. Dlatego mówię, MKR, w chlaniu i w graniu. A w chlaniu! Ja zrobiłem w chilaniu, to tak nie ogarnąłem, ale tak mówię, no spoko. Ale potem chciałeś dobudować, wiesz, skapowałeś, że czegoś ci brakuje. No cóż. Panowie, dostaliśmy jakiegoś buffa na następny ten. No niestety. Możemy się healać przy tym i możemy kasować takedowny, w sensie, że tam jest, że jak masz trzeci takedown, to umierasz automatycznie, a jak do tego podejdziesz, tego użyjesz, to się resetuje i możesz jeszcze dwa razy przed śmiercią się położyć. Oż ty. Kurde, kolejną mapę muszę wygrać koniecznie, bo inaczej to będzie ciężko na ostatni, cholera jasna. A no tak, czyżby wesele tarety? Kurde, no właśnie. Ja sprawdziłem. Cholera, to już było tak blisko, no już dwóch was leżało w ogóle, ja nie mogę. Bo ty, Izak, jak wygrasz, to na ostatnią masz te kwasy takie, nie? Taką no, mgłę coś choćby. Tak. Ja nie wiem nawet co dokładnie, zależy chyba do mapy też, nie? Aha. No ale kurde. Okej, okay, next mapka. Nest, czy robimy hunta na niego, czy raczej... Nie, hunta, bo on te jajka to... Chociaż jak chcecie. Może w sumie zobacz. A może ten. Zaporujmy jeszcze raz na gnojka. Okej. Okay. Co ja miałem mówić? Jak ja gram supportem, to mam niewidzialność grupową i mogę do was podbiec i was skrzesić, tylko nie możecie wtedy strzelać, bo wtedy się odkrywacie i ta niewidka nie działa. Okej, okay, to po prostu nam mów morda w kubę. Dokładnie, mów dokładnie, kiedy będziesz podnosił i na pewno będziesz to robił wtedy, a ja w ogóle nie będę wiedział. Wiesz co, Izak... Możemy Izaka ze Skype'a wyrzucić? Możemy go wycisnąć.
Znaczy to wtedy już cała idea odcinka by tak poszła w chuj, nie? Nie no, wiem, żartuję, ale ten potwór słysząc hunterów ma o wiele ułatwione zadanie. Jak będziemy się healować, to zatykaj uszy, pamiętaj. Tak, dokładnie. Po prostu to tłumaczy wszystkiego w sukcesy, z których bądź Boże nie powinien być zadowolony, ale to już jest jego, wiesz, sumienie. No to jest tak wallhack, no. Wallhack. Izak cheatuje, bo słyszy znajomy. No właśnie. Ma dobry słuch. Taki szyfr taki żeśmy powinni mieć, na przykład pawiany wchodzą na ściany, czy coś takiego. Dokładnie, albo jestem tu, idę tam, bronię tego. Ale to nikt by nie wiedział, o co chodzi, tak jak ostatnio w Counter-Strike'u. Dobra. Mamy Hunta, tak? Panie Parnell, witamy na pokładzie. Lock and load. Oczywiście serdeczny damage bonus. No po prostu niemożliwe, no. No nie przeżyję teraz, no nie przeżyję. Friki, a ty nie zmieniasz sobie postaci? Postaramy się o to. Nie, ja cisnę tą, bo już zdążyłem wbić dwa levele i bardzo mi się tą panią z pieskiem spodobało. Mhm, no, okej. Okay. Powiem ci, że z tych traperów to ona jest najgorsza chyba. Ale jeszcze, bo nie wiem, na którym tam się odblokowuje następny. Na pewno, jak masz taki level, to już na pewno możesz sobie... masz już drugą, bo ja też miałem chyba ten piąty czy czwarty i... Znaczy, sam mnie nie wykreśliło. Postacie nie odblokowują się w zależności od levelu konta, tylko od... Kolejną postać macie wtedy, kiedy macie po jednej gwiazdce na umiejętnościach danej postaci. No dobra, rozumiem. Może po prostu nie używasz friki jakiejś umiejętności za często i nie masz na niej gwiazdki, wiesz? No możliwe, możliwe. To musisz nad tym popracować, friki, wiesz? Bo już każdy z nas ma tam 2-3 klasy i nimi gra. Ale okej. Okay. Lecimy! Lecimy z tym koksem. Co to za mapka? A to jest spoko, bo ona nie jest jakaś wielka. Ja, tylko trzeba uważać na tą wodę zaś. Dobra. Nice! Jak ta Daisy na tym spadochronie, tak po prostu taki prosiak, wiesz, kurwa. To się od razu z jakimiś komediami wojennymi skojarzyło, wiesz. Tam jakieś ptaki, dobra. Jest niedaleko. Zadziwiająco niedaleko. Nawet bym powiedział. Mhm. Szwagier, nie oddalaj się, tak? Dobra. Uwaga, bo tu jest woda. Pamiętaj, że ty jesteś z nas chyba najszybszy. A ja z MKR-em trochę ważymy. A ja mam 10% do movement speeda. Aaa, dobrze. No fajne są właśnie te perki, które powiedzmy minimalizują te najsłabsze strony danej klasy, nie? No. Jest chyba u góry. Okay. Nie, to winda, też mi się tak wydawało, ale to jednak windy. Aha. Panowie, jesteśmy rozjebani po całej mapie, tak być nie może. Albo ja źle patrzę. Metru. Nie, jesteśmy obok siebie w miarę. Aha, no to nie, to jakiś... A to jest ping. Samotnym łowcą, który zawsze jest gdzieś indziej. Dobra. Ale już... Daisy biegnie górą. Już do was pędzę. No, dajesz Daisy. He, grałeś w Daisy? I grałem w Daisy. Dobra. Tu są ślady. Mhm. Słuchaj go. O, już. Stage 2. We lost our advantage. A tu jest nasz ten rdzeń. Macie go gdzieś? No właśnie nie. Widzę go! Ale... Nie, dupa, to coś małego. Kurde, weź, bo się przestraszyłem. Ty. A, zmasakrowane. Ładnie. O, słyszę, gdzieś tu chodzi. Tam, gdzie atakuje. Jest. Dobra, jest. Tylko nie sięgnę go tą barierą jeszcze. Nie odpala, nie ma opcji. Dobra, panowie, tak jak mówię.
spokojnie, no, trzymamy się z obrazem kupia. Jakoś tak dziwnie. Nie, my to chyba wszyscy mają takie kropki w powietrzu. Aha. Tak, to jest moja umiejętność. No dlatego to widzimy go na zielono teraz. O, zjadło mnie! Dobra, pomogę ci, Spagier, spokojnie. Żyjesz. Próbuję. Liberator. Dobra. A co za buff regenerator? Dobra. Regenera zawsze spoko. Dobra, idziemy, bo Izak jest zlokalizowany, widzę. Owszem. Staram się jak mogę. Boję się, za chwilę z tego powodu mogę umrzeć. No właśnie, ty to masz jakąś taką, wiesz, chyba prywatną mega chęć zabicia go samemu. Nie, ja po prostu nie chcę stracić tropu, ja jestem urodzonym łowcą. Dobrze, właśnie tropu się urwało. Dobrze, jesteś urodzonym RPGowcem, to mi się podoba. Tak gówna mnie gonią, get the fuck out. No, lecą jakieś ciulstewka za nami. Ale to szkoda amunicji i czasu. No. Znaczy nie, na amunicję to jest nieskończone. No jest, no tak. Ale okej. Okay. Ufam MKR-owi, on go chyba wytropi. Mimo, że to on nie ma klasy pod gdzie tropienie. Jest pies? Aha, za nami leci. Znaczy, ja to teraz tak na czuja chodzę, bo straciłem go z oczu, nie wiem, w którą stronę powiem. Ale go widziałem, kurczę. Daisy leci na dół tutaj. Mhm. Dobra. Do tego, nie leci Daisy. To za nią? Tak, no ona... Tak. Ona ma... Dobra, jest tupie gdzieś. Tupie gdzieś. Co za małe gówno, dzięki. Dobra, maksymalny fokus widzę. No teraz to tak, to jest ważna mapa, nie? Jeśli Izak, no to jest dla ciebie bardzo ważna mapa, to prawda. No. Są dla nas również. Ptaki. Dobra. Jest uwaga na to w wodzie. No, jak nas w wodzie dojedzie, to nie ma sensu na niego tracić czasu na razie. O, zjadło mnie. No, pomogę ci. Dobra. O, fuck endo. Dobra, nie żyje. Kurde, no gdzieś tu go cały czas słychać, ale... On jest w tym takim rogu gdzieś. O, dokładnie tam, gdzie ptaki. Dobra. Go attack, what the fuck? On tam na górze jest, o kurde. No rany, no niezła walka. O. To niedobrze. Dobra, spierdalaj do Power Relaya wszyscy. Dobra. No czemu, po co? No bo jak ty go rozwalisz, to my przegrywamy i nie musisz w ogóle z nami walczyć. Aha, dobra. On to było pytanie retoryczne. Dobra, jest Izak koło mnie, zamykam go. Czy udało się? Dobra. Nie. Kuźwa. Znaczy, teraz to my moglibyśmy do tego relaya dobiec tam po prostu. No idę. Tutaj już wiele nie zdziałamy. Ja jeszcze bonus sobie wziął. Kurde, nie umiem się tam do was dostać. O kurde, bele. No, tu za mną jest. Mhm. Dobra. Wow. Zgubiłem się. Ach. Dobra, muszę poczekać tutaj, kurde, nie ma innej opcji. No, ładuj to. Jakie my tu mamy pole do walki? No, takie close quarters, to może by się udać. No. Trzeba by tu porozkładać te łony. Szwagier, ty nie rób takich numerów. No ale właśnie próbuję cały czas do was dojść, tylko ja byłem na samym dole i wiesz, z dołu to jest ciężko tu wskoczyć, bo jak się nie ma, dobra, wiesz, dobra. Jumpa. MKR, wiesz co to masz tam robić? Z góry gdzieś chyba, nie? Wiem. Przynajmniej mam taką nadzieję, że wiem. Dobra, Daisy otrzymuje w pierdół.
Mamy go. Dobra, to ja zamykam. Dobra. Amplify. Poszło, go, moje go, też go. Poszło. Dobra, chycił go harpun. Dobra, znowu amplify. Dobra. Stracił pancerz. Ja pierdzielę, co się dzieje? Ładuj, dlaczego nie mogę ładować? The fuck? Stajesz! No kurde, nie zdążyłem. No raczej. To już do mnie dobiegł. Dobra, skupił się na mnie. Tarcza. No, wstawaj, piesieł. Potrzebowałbym heala. Chodź, Roy, chodź. Nie, spypaj, nie. Kurwa, jak on wszystkich rozjebał? W którym momencie? Ja pierdolę! Dzięki. Jakieś małe gówno, no! Get the fuck, no! Panowie, leżę, nie będę mówił, no. No i tyle. Pozamiatane. MKR się jeszcze broni. Ten się w sekundę wstrzymał na górę. Szwagier, pierdul tą klasę, wracaj do poprzedniej. Nie potrafisz grać tą. Dobra. Naprawdę. Nawet nie wiesz, jak ci dopinguje MKR. Ale niestety... No jeszcze tylko minuta 20! Może mu rozłączy internet czy coś na szybko. Może mu rozłączy internet. Jak na bombie w CS-ie. Przy... Zadzwonię do Gimpera, żeby zadzwonić. No i mam cię, kurwa! Jak mojego Mateuszka, ty szmato! Ale się udało, kurwa. Kochani, zapraszam na wielki finał ewoluowy Grapna w Fapnale. W co ewoluuje? To wyewoluuje Izak tym razem. Zobaczymy. Będziemy się starać, jak zwykle. Bufując naszego skilla, jeśli chodzi o przede wszystkim kooperację, to proszę bardzo, level 9. Kochani, dziękuję serdecznie za atencję, a wam, kochani współgracze, za udział w tym chorym show. Dalej nie mogę się pogodzić z tym, że jestem non-stop śniadaniem, obiadem i kolacją dla Izaka. No teraz będziesz pod wieczorkiem. Ślicznie. Izak, Friki, Szwagier, MKR, dziękuję wam ślicznie. Dziękuję. Dziękuję. Do następnego.